Dzień Republiki i kolejny gość w naszym programie, dr Marek Kazubel, ekspert do spraw wschodu. Witam serdecznie, panie doktorze, i od razu przechodzimy do pytania, bo wiem, że nie ma pan zbyt dużo czasu. Naddniestrze, kolejne niepokojące sygnały dochodzą do nas z Mołdawii. To się wszystko zbiega z orędziem Putina, gdzie on znów wspomina o broni nuklearnej. Jak to wszystko rozumieć? Znaczy ja przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mowa o Naddniestrzu, to władze tego terenu okupowanego przez Rosjan tak naprawdę co jakiś czas się zwracały do Rosji tutaj z różnymi prośbami o ochronę, przyłączenie, a teraz można powiedzieć, że to się tak troszeczkę nasiliło z uwagi na to, że od stycznia władze Mołdawii no tutaj po prostu zmieniły politykę celną względem Naddniestrza i to po prostu bije teraz po kieszeniach władz tego okupowanego regionu. No bo pamiętajmy, że na dobrą sprawę Naddniestrze bardzo długo, bo właśnie do roku 2022 występowało de facto jako hub kontrabandowy. No i po prostu teraz troszeczkę ukrócono to wszystko. Tak to wygląda. Czyli pan sądzi, że nie jest to potencjalnie jakiś początek wielkiej operacji rosyjskiej polityczno-militarnej, tylko kolejny sygnał wysyłany przez Naddniestrze, ale to orędzie Putina, które zbiegło się w czasie, jakby pan skomentował? Znaczy no tutaj możemy powiedzieć, że jest to pewien taki element postraszenia Mołdawian, ale pamiętajmy, że praktycznie Rosjanie mają bardzo ograniczone możliwości w zakresie wsparcia militarnego dla Naddniestrza. Jeżeli oni zdecydują się na jakąkolwiek operację militarną, powiedzmy przeciwko Mołdawii, to nie można wykluczyć, że Kiszyniów w końcu się złamie i zgodzi się na po prostu pomoc Ukrainy. A pamiętajmy, że już w roku 2022, jak tylko Ukraińcy pokonali Rosjan w północnej części swojego kraju, zmusili ich do odwrotu, to Kijów wysyłał sygnały do Mołdawii, że warto byłoby pozbyć się tego nowotworu na ciele Mołdawii, jakim jest właśnie Naddniestrze. Ale no, oczywiście Mołdawianie ciągle odmawiali. Owszem, mogło się to wszystko zbiec tutaj z orędziem Władimira Putina. Z drugiej strony niewykluczone, że to nie jest też zbieg, ale po prostu celowy element gry mającej na celu zastraszanie Zachodu i innych państw Europy Wschodniej. Także tutaj no, ja bym rozpatrywał to bardziej pod tym też kątem, że jest to pewien taki element takiego psychologicznego nacisku na Zachód i jeszcze na szereg innych państw, które Rosjanie uważają za leżące w ich orbicie wpływów. To mówi pan o nacisku psychologicznym, natomiast nacisk fizyczny, który Rosja wywiera, bardzo brutalnie stara się wywierać na Ukrainę od dwóch już lat z okładem. Nie mówimy tutaj o broni nuklearnej, ale potencjał militarny Rosji, ten konwencjonalny. Jak on w tej chwili wygląda po dwóch latach wojny na Ukrainie? No ja przede wszystkim uważam, że mamy do czynienia z downgrade'em armii rosyjskiej, bo pamiętajmy, że w ciągu tych dwóch lat Rosjanie bardzo stracili wiele sztuk swojego bardziej nowoczesnego sprzętu, zaczynając od czołgów, kończąc na innego rodzaju broni. Stracili też wiele radarów, broni walki radioelektronicznej. Także tutaj te straty są dosyć spore. Zginęło też bardzo wielu doświadczonych żołnierzy, oficerów, także ta armia jest liczniejsza, ale pod różnymi względami słabsza. Mhm. Specjalista od broni pancernej, między innymi w ogóle od militariów, pan Jarosław Wolski, twierdzi, że Rosja produkuje maksymalnie do 300 czołgów rocznie w tej chwili, mimo mobilizacji przemysłu, mobilizacji państwa, przestawienia na tory wojskowe. To jest, zdaje się, mniej niż według źródeł osintowych Rosjanie stracili w czasie walk o Awdiejewkę. Znaczy jest to możliwe, że to jest produkcja mniej więcej na takim poziomie.
może być trochę wyższa, może być trochę mniejsza i część tego to mogą być też pojazdy remontowane, przywiezione też z terenu walk. A część może być po prostu z tych magazynów głębokiego składowania, a część może być rzeczywiście jakaś niewielka robiona od śrubki. Przemysław, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski twierdził, że jest bardzo wielu ludzi na Zachodzie, którzy chcieliby jak najszybszego, wśród polityków, jak najszybszego zamrożenia tego konfliktu, zmuszenia de facto Ukrainy do przyjęcia takich warunków niekorzystnych. Jak pan ocenia, jak pan ocenia siłę tej właśnie frakcji? Ciężko mi to ocenić, powiem szczerze. Przekonamy się o tym zapewne w ciągu najbliższych tygodni, być może miesięcy. Tak zapowiadał pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Panu doktorowi bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Kłaniam się nisko. Ja również. A my czekamy na następną rozmowę. Kolejnym naszym gościem będzie Adam Borowski, szef klubów Gazety Polskiej.